Panie Tomaszu, jesteśmy po dwóch kolejkach z Świdu Ekstraligi. No i niektórzy mówią już o czarnym koniu toruńskim. No całkiem nieźle wypadły te mecze. Na razie to poczekajmy jeszcze z tym czarnym koniem. Zostało nam dosyć dużo meczy przed nami, więc ja uważam, że jest w miarę okej, ale mamy dużo do poprawienia, dużo pracy czeka nie tylko młodzież, ale także Adriana Miedzińskiego, który pojechał słabo we Wrocławiu. Myślę, że trochę czasu jeszcze potrzebujemy, żeby to wszystko unormować. Ogólnie mi tu chodzi o całą drużynę. Jesteśmy po pierwszych dwóch rundach DMPJ-ów w Gdańsku. No, nie wyglądało to źle, aczkolwiek chyba jest trochę rzeczy do poprawy. No zdecydowanie tak. Tutaj na pierwszy dzień zawodów bardzo dobrze pojechał Kamil Marciniec, słabiej troszeczkę pojechał Krzysiu Lewandowski, a także Karol Żupiński. Drugiego dnia znowu było bardzo dobrze pojechał Lewandowski, słabiej Żupiński z Marcińcem, więc tu jest ten troszeczkę jeszcze problem i niedosyt tej jazdy, której mamy naprawdę dużo, ale treningi nigdy nie zastąpią tych właśnie DMPJ-ów i meczy ligowych, więc teraz mamy dużo, co tydzień praktycznie po dwa mecze DMPJ. Tu będziemy upatrywać szansy w tym właśnie, żeby dużo jeździć, trenować i jak najlepiej się przygotowywać do meczów ligowych. Kibice przede wszystkim pytają o formę Karola Żupińskiego. Spodziewali się, że junior no, przynajmniej w takich zawodach będzie robił prawie że komplety. No, coś jest nie halo. Zobaczymy, spokojnie, jeszcze dajmy mu chwilę. Przeskok z pierwszej ligi do Ekstraligi jest bardzo duży. Myślę, że troszeczkę czasu potrzebuje. Z tego co pamiętam, w zeszłym roku Karol też początek miał dosyć słaby, ale później z meczu na mecz jechał lepiej, później wypadek w Ostrowie, później znowu chwilę miał doła, później znowu zaczął jechać, także spokojnie dajmy mu jeszcze trochę pojeździć, potrenować się i nabrać tej pewności siebie. Sam wie na pewno o tym, że tutaj spoczywa na nim duża presja. Ale na szczęście my staramy się na nim tego nie wywierać. On wie, co ma robić, on ma jechać i zdobywać punkty dla nas. Kibice pytają także przede wszystkim obecnie o wybór pana pomiędzy Tobiaszem Musielakiem a Adrianem Miedzińskim, więc może prosiłbym o wytłumaczenie, dlaczego to Adrian właśnie został w drużynie. Dlatego Adrian został w drużynie, ponieważ na treningach i na sparingach i na tych ostatnim sparingu, gdzie jechaliśmy tu z Gorzowem, spisywał się lepiej Adrian Miedziński, co udowodnił w meczu z Zieloną Górą. Padło na Adriana, ja całą odpowiedzialność biorę na siebie za ten wybór. Trzeba dodać, że w tym roku my naprawdę jesteśmy tutaj przez wielu skazywani na pożarcie i na porażkę. My nastawiamy się tutaj głównie na tor toruński, żebyśmy tutaj wygrywali spotkania i co najważniejsze, żebyśmy na wyjazdach walczyli o zwycięstwo, bo jest bardzo ciężko, ale myślę, że cel, który mamy do zrealizowania jest w zasięgu naszych motocykli, głów i kondycji. Czyli w skrócie Adrian został dlatego, bo się lepiej spisuje na motoarenie, tak? Zdecydowanie tak, Adrian został, ponieważ spisywał się lepiej na motoarenie. Było widać to gołym okiem. Okay. Jedziemy w sobotę do Leszna na przełożony mecz. No jak pana jakby oczekiwania względem tego spotkania? Tak już mówiłem wielokrotnie, cel mamy jeden, utrzymanie to jest ten minimum. Jedziemy do Leszna po to, żeby walczyć oczywiście o zwycięstwo, nie przynieść wstydu klubowi z kibicom i miastu Toruń, więc jedziemy tam na pewno walczyć i łatwo skórnie sprzedamy. Dwóch pana zawodników w przeszłości miało znakomite wręcz mecze na leszyńskim stadionie. Chodzi mi teraz o Jacka Holdera i o Pawła Przedkowskiego. Czy to oni w tym roku są liderami tego zespołu? Czy oni faktycznie mogą pociągnąć tą drużynę? I drugie moje od razu pytanie, czy właśnie nasi juniorzy według pana oczywiście mają szansę właśnie, żeby z Leszynianami, chociażby z tą formacją juniorską być lepszym, czyli taki plusik na naszą stronę? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o seniorów, to chciałbym bardzo, żeby to powtórzyli czy Przedpełski, czy Jack Holder, ale prawdę mówiąc to było dawno temu i to już jest historia. W tym roku jedziemy nowe rozdanie, ale chciałbym bardzo, żeby tak pojechali. Do tego trzeba dodać, że juniorzy nasi są juniorzy. Jedzie Kamil Marciniec, jedzie też Żupiński, więc oni teoretycznie są bardziej doświadczeni od zawodników leszczyńskich, no ale żużel jest naprawdę nieprzewidywalny, więc możemy się spodziewać wszystkiego, a nasi juniorzy będą zmotywowani i skoncentrowani na tym, żeby jak najlepiej pojechać bieg młodzieżowy i te dwa następne swoje biegi. Wspomniał pan, że jedzie Żupiński i Marciniec, a co z Lewandowskim? No Lewandowski jedzie też, także jedzie cała trójka juniorów do Leszna, no i zawodnicy już wiedzą, a co się jeszcze okaże, zobaczymy, czekamy na wyniki testów covidowych, więc jeżeli będą wszystkie negatywne, to jedziemy wszyscy, troszeczkę będzie pozmieniany ten skład.